Moim i Państwa gościem jest cieszyński podróżnik, wędrowniczek Leszek Szurman we własnej osobie. My się zawsze, Panie Leszku, tak spotykamy w tym okresie przedwakacyjnym, wakacyjnym, przed Pana kolejną podróżą. No i już nam Pan zdradził, że znowu w tym roku się Pan gdzieś wybiera. Gdzie to Pan się wybiera? Tak nam to wychodzi zawsze, że na lato gdzieś trzeba się wybrać. Cieszyn poreklamować, trochę fundację poreklamować. No w tym roku trochę zmieniłem plany, bo miałem tego mieć więcej. Chciałem przepłynąć San, chciałem przepłynąć Nidę. Niestety tak różne koleje losu pokierowały, że tylko zrobię sobie kawałek Wisły i pętlę toruńską, czyli jakich 500 kilometrów. Kajakiem, no oczywiście rowerkiem, tam trzeba będzie do Torunia to wszystko zawieźć. No i jak się udzą z powrotem, do Cieszyna przywieźć też na rowerku. Czyli znowu Pan łączy kajak, rower, a potem, o ile dobrze pamiętam, w zeszłym roku przynajmniej tak było, górska wyprawa. Czy w tym roku też tak będzie? W tym roku oczywiście też. Planujemy z kolegą Pawłem, jak się uda przyjechać do tego 15 sierpnia. Mamy zamiar ruszyć na Beskid Wyspowy. A później jeszcze jedziemy do Beskidu Niskiego. To kiedy Pan startuje? Proszę nam jeszcze raz powiedzieć, kiedy planuje Pan powrót? No i co tam dokładnie w planach? Jakie miejsca Pan chce odwiedzić? Będzie pętla toruńska, czyli z Torunia Wisłą. Będę płynął do Białej Góry. Tam jest śluza na Nugat. I Nugatem do Elbląga, kanałem elbląskim. Malbork, Ostruda, no i na rower i do Cieszyna. Na rower i do Cieszyna i to będzie wyprawa taka samotna znowu, bo Pan Paweł dopiero przy tej górskiej wyprawie się pojawi i tam będzie Panu towarzyszył. Jakieś swoje tam ma, jakieś plany. Nie wiem, co mu tam wyskoczyło w tym roku. No w każdym bądź razie, no namawiam go jeszcze. No nie wiem, czy się do namówić. Może się do... Może Nina, widzimy jeszcze. Może się zdecyduje. I oczywiście pod szyldem być razem, czyli fundacji. Tak, no oczywiście ten sam cel, przybliżyć fundację, jej cele. No, jest to taka dosyć znana fundacja w naszym mieście, zresztą niedawno została nagrodzona przez Ministerstwo Pracy, tam, prawda, jakąś nagrodą. No więc pomagają ludziom, pomagają i trochę mnie. Ja zawsze pytam, czego Panu życzyć, no to żeby kajak wytrzymał, tak? Pan zawsze mówi, no i co, i słoneczka dużo? No słoneczka tak, żeby nie spaliło. Oczywiście na kajaku się nie popala człowiek, bo trzeba jechać ubrany od stóp do głowy. Także to, no, żeby nie było awarii, żeby nie było dziur w kajaku, jakoś... Dobrych ludzi, żeby spotkać po drodze i bardzo dużo fajnych ludzi się spotyka. Na wodzie jest taka solidarność między kajakarzami, innymi jednostkami też, że pomogą. W zeszłym roku mnie na przykład na linię 15 km podciągli. No ale to jest przyjemne, no. Ktoś zaoferuje pomoc. Wtedy akurat na wieczór, już myślałem, żeby to gdzieś nocował, a jeszcze 15 km pociągli mnie na Cumie za motorówką. Zresztą na wodach jest pusto też, tam nie ma ludzi, tak jakby się wydawało, że tak popularny sport, nie no. Może nie dla każdego po prostu. Robią spływy, są robione, organizowane, bo jest coraz więcej tych prywatnych, co mają armatorów, tych kajaki, więc, no, ale to są krótkie odcinki, parę kilometrów. Ja w tym roku też próbowałem na Oldzie. Tutaj niedaleko nas do Wierzchnowic wystarczy zajechać, wynająć sobie tam w PZKO kajak i można do ujścia Odry i nawet do Raciborza sobie popływać. No tam miałem pierwsze kompanie w tym roku. Na początku maja się no, kajak wywrócił, my wpół do wody z kolegą i telefon wszystko utopione. Ale odzyskał Pan, mam nadzieję, wszystko, nie? Nic Pan nie odzyskał. Ojej, no to właśnie, no to oby nie było takich właśnie sytuacji na wodzie. Telefonami to ja mam pecha. Jednego mi ukradli, teraz znowu utopiłem.
No tak to się dzieje. No. No to właśnie, oby nie było takich sytuacji. Oczywiście będzie pan wszystko relacjonował. Możemy śledzić tam pana. W Fundacji Być Razem będę przesyłał różne tam takie wstawki, filmiki z jakiejś miejscowości. No a Paweł będzie moim sekretarzem, zawsze na wieczór pisze w pamiętniku, co robię, gdzie robię i jak robię. No i takiego sekretarza trzeba mieć. W tym roku mi to pisał. Fajnie, wydaliśmy sobie taką książkę ze zdjęciami i opisem całej trasy mojej. No i pięknie, czyli jest taka książeczka, tak? Jest taka książka, no. To możemy jakoś gdzieś ją zdobyć, zobaczyć, czy to tylko tak w pana archiwum? Trzy były takie książki zrobione, czy trzy. No. To jak pan wróci z tej swojej kolejnej wyprawy, to pan z tą książeczką przyjdzie i nam ją tutaj pokaże. Wideową książkę. Dokładnie, bardzo panu dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za tą kolejną wyprawę i widzimy się oczywiście po. Przyjadę. No, dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Moim i państwa gościem był Leszek Szurman.